Sądeczanin Info podczas święta kwitnącej jabłoni w Łącku rozmawia tutaj z panem posłem Janem Dudą. Panie pośle, który to już raz pan już gości tutaj w Łącku na święcie kwitnącej jabłoni? Powiem szczerze, że no ja pochodzę z niedalekich Gołkowic, więc święto kwitnących jabłoni to jest przeze mnie obchodzone już chyba dziesiątki razy, bo zawsze starałem się tu być. Natomiast no jako poseł jestem drugi raz, o, w ten sposób. Jakie jest pana wrażenie na tej dzisiejszej imprezie? Musi pan przyznać, że pogoda dopisała. No tak to już jest. To jest taka tradycja łącka, że zaczynamy mszą świętą i są chmury albo pada deszcz, wychodzimy na Jeżową i jest świetna, piękna pogoda. Z roku na rok ta uroczystość przybiera coraz bardziej wznioślejszego charakteru. Bo to jest bardzo ważne wydarzenie. Tu wójt wspominał, jest to jedno z najstarszych świąt w Polsce tego typu. Więc a poza tym no, ten region zasłużył na to, żebyśmy się tu wszyscy pojawiali, żebyśmy jak gdyby wspierali swoją obecnością sadowników, tą ich ciężką niezmiernie pracę, tą niepewność, która zawsze towarzyszy od kwiatu do owocu, bo to droga daleka, żebyśmy w miesiącu wrześniu mogli się tu spotkać równie radośnie i uśmiechnięci, że mamy piękne, soczyste, smaczne jabłka. Czy myśli pan, że ostatnie opady deszczu, tak gwałtowne na Sądecczyźnie, w jakiś sposób zaszkodziły plantacjom sądeckich sadowników? Znaczy ja myślę, że same opady deszczu to nie bardzo. No, powiem tak, że bardziej może spowodowały, że koszty troszeczkę wzrosły, bo zabiegi przeciwko grzybowi i na pewno tu koszty nam wzrosły. Natomiast na pewno zaszkodziły przymrozki, które tu Sądecczyznę i nie tylko Sądecczyznę nawiedziły. No ale tak to już jest właśnie w produkcji sadowniczej, że na wiosnę pojawiają się nam przymrozki, że mamy tych słynnych zimnych ogrodników aż do zimnej Zośki i wtedy trzeba się spodziewać. Mam nadzieję, że te mrozy aż tak dużych szkód, jak się wydaje, nie wyrządziły. Czego pan życzyłby tutaj dzisiaj świętującym sadownikom, rolnikom w Łącku? Życzę im tego, żeby właśnie ta droga od kwiatu do owocu już nie była wyboista, już była prosta i spokojna, żeby się mogli cieszyć plonami swojej pracy w jesieni. I życzę im również tego, zresztą powiem tak, żeby wszyscy ci, którzy dziś korzystają z tego pięknego święta, którzy są z otoczenia rolnictwa, z instytucji rolniczych, byli wożeni tymi bryczkami, sadzani w pierwszych rzędach, nie dlatego, że są ważni, ale dlatego, że rzeczywiście starają się tym sadownikom pomóc. Dotyczy to również mnie, żeby nasza praca była dla sadowników, dla wszystkich, którzy żyją z rolnictwa, pomocną pracą.